widzimy. Więc wiesz, to zdjęcia są udało nas zrekonstruować w tym momencie. Tramwaj silnikowy typu C. Numer taborowy 257. Tramwaj wyprodukowano w 1925 roku w warszawskiej fabryce Lillpop, Rau i Loewenstein, jako jeden z 30 sztuk tego typu. Jest przedstawicielem pierwszych tramwajów wyprodukowanych w niepodległej Polsce. Konstrukcję wagonu opracowano na podstawie kursujących wówczas tramwajów typów A i B. We wrześniu 1939 roku był jednym z tramwajów, który stał na barykadzie na ulicy Wolskiej. W 1944 roku pojazd wywieziono do Poznania, skąd po zakończeniu II wojny światowej i remoncie w zakładach Cegielskiego wrócił na stałe do stolicy Polski. Liniowo był eksploatowany do 1956 roku, następnie zaadaptowany na tramwaj techniczny. Od 1973 roku tramwaj przez kilka lat pojawiał się na linii turystycznej w ramach współpracy MZK z przedsiębiorstwem Syrena. W latach 80. XX wieku ponownie odstawiony i zapomniany, wrócił na ulicę miasta w 1996 roku w ramach uruchomionej i kursującej do dziś w wakacyjne weekendy linii turystycznej T. Obecnie ze względu na swój wiek nie jest regularnie eksploatowany, można go spotkać jedynie podczas specjalnych wydarzeń. Tramwaj można również zobaczyć w wielu filmach, na przykład Polskie Drogi czy Pianista. Tramwaj jest od 1997 roku wpisany do rejestru zabytków. Dane techniczne. Długość 9,1 metra. Szerokość 2,2 metra. Wysokość 3,4 metra. Masa 12,5 tony. Thank you.